Szósty dzień zwiedzania niesamowitej Madery. W tym odcinku skupimy się na stolicy wyspy, czyli mieście Funchal. Znajdziemy tutaj wspaniałe uliczki, knajpy, restauracje, targi oraz dzielnicę Monte, która oferuje odpoczynek od upału, zapierających dech w piersiach ogrodach botanicznych oraz rozrywkę jedyną w swoim rodzaju, zjazd saneczkami po ulicach miasta. Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie w Koprowicach. Konkretnie jestem w Funchal, czyli w stolicy Madery, która liczy 110 tysięcy mieszkańców. Jak na tą wyspę jest to ogromne miasto, no bo cała wyspa ma 240 tysięcy ludzi. No ale jednak w skali europejskiej jest to całkiem małe miasteczko. Ale dlaczego powiedziałem Koprowice? Ponieważ kiedyś te tereny, zanim pojawili się tutaj ludzie, właśnie te tereny miasta Funchal, porastał tutaj fenkuł, czyli koper włoski. No jak pierwszy raz w XV wieku dotarli tutaj Portugalczycy, no widzieli sam koper. Na samym początku dnia wchodzimy na Mercado dos Lavradores, czyli targ Funchal. Złotonarodowe cebola. Na targu można kupić bardzo dużo owoców i od razu chciałem wam taki pokazać anona. Dziwny owoc wielkości no takiego trochę większego mango, taki jakby z łuskami. Bardzo ciekawy smak. Mango połączone z gruszką. Pyszne są. 3 euro za kilo tutaj. Aczkolwiek to jest anona, to jest portugalska nazwa, natomiast nasza to jest czeremoja. No i niektórzy uważają to za najsmaczniejszy owoc świata. Troszkę lody przypomina. No i widzicie, maleńkie, maderskie bananki. Dragon fruta oczywiście większość z nas zna. Mango też. I różne odmiany bananów to rozpoznamy. To, że to jest marakuja, nikogo z Polaków nie powinno zadziwić. Ale moi drodzy, to jest maderska marakuja pomarańczowa. Wygląda jak, nie wiem, jak mandarynka, brzoskwinka. To też są marakuje. O dziwo, to wyglądające trochę jak cebula albo jabłko też jest marakuja. A najśmieszniejsze są te. Marakuje w kształcie bananów. Same marakuje. To marakuja, to marakuja, to marakuja. Tyle odmian tego mają. Ten owoc się nazywa pitanga i smakuje jak taka mocno kwaśna wiśnia. Natomiast to, wyglądające trochę jak szyszka, albo taki banan, ma smaki ananasu. I to konkretnie są owoce monstery. Baby mango, bardzo pomarańczowe. Zobaczcie, tak wygląda w środeczku. Kurczę, chyba najsłodsze mango, jakie w życiu jadłem. Mega. A to jakie jest? Ananas. Tu następny kawałek, mango o smaku ananasa. Kurczę, to faktycznie ananasem smakuje. Ale jaja. Mango o smaku brzoskwinki. Tu jest cały stragan różnego rodzaju smaków mango, dlatego tyle tego jest. Ale mniej intensywne, ten ananas chyba najlepszy. 1418 rok. Tą datę warto zapamiętać, ponieważ jest to rok, w którym pierwsi kolonizatorzy przybyli właśnie na Maderę. No i z tych czasów można tu znaleźć jeszcze niektóre zabudowania, ale jest ich bardzo niewiele. Cały ten bazar znajduje się w dość zabytkowym budynku i funkcjonuje tu już od dziesiątek lat. Kupicie tu praktycznie wszystko, co potrzebujecie. Rośliny, owoce, warzywa, ryby, mięso, no i pamiątki. I powiem wam szczerze, jak tak patrzę na te wszystkie ceny tych warzyw i owoców tutaj, to dużo taniej jak w Polsce. No, na przykład banany. 0,6 euro za kilo. Przechodzimy na część z rybkami. No, czuć przede wszystkim po zapachu od razu. O, jest espada. Jak widzicie, możecie trafić tutaj ogromne kawałki tuńczyka, ale również jest tutaj coś takiego jak espada, czyli pałasz atlantycki. Ryba, która jest dumą narodową Madery. Występuje ona mianowicie w dwóch miejscach tylko na świecie. W Japonii, jak i również tutaj na Maderze. Mięso tej ryby, no jest takie mocno bym powiedział, bez smaku w zasadzie. Podawana ona jest tutaj jako filet z warzywami i frytkami, ale ryba jest sama przyrządzana z bananami albo marakują. No i dopiero te owoce nadają charakteru temu daniu. Co ciekawe, ryba żyje na głębokości prawie 1000 metrów. Rybacy łowią ją tylko w nocy, gdy wyciągają ją już na powierzchnię, jest martwa. Rozsadzają ciśnienie. I co ciekawe, ryba w ogóle nie posiada łusek, wystarczy zwykła szmatka, by ją przetrzeć i odsłania się od razu mięso. Targ dodatkowo jest piętrowy, więc w momencie po schodkach na górę i kolejne miejsca. Fajne, że w tym miejscu można schronić się w cieniu przed upalnym słońcem. W budynku rosną również drzewa. Ponoć na tym targu bardzo oszukują, zarówno na cenach, jak i na samych owocach, że turystom do spróbowania dają te owoce, które są gdzieś tam podbustowane tym smakiem. Jak przyjeżdża się do hotelu, rozkroi owoc, to jest totalna kicha. No, kilka kupiliśmy, zobaczymy, jakby było faktycznie kiepsko, to nagram. A to są tradycyjne maderskie czapki z takim kikucikiem. No jak widzicie, targ oprócz tego, że jest miejscem handlu, jest jeszcze miejscem rozrywki. Tańce, zabawy,
dziewczyny w strojach takich narodowych. Fajnie. Moi drodzy, obecnie wchodzimy na ulicę Rue de Santa Maria. Ulicę, którą codziennie wieczorkiem praktycznie się przechadzamy, bo jest tutaj duża ilość bardzo fajnych i gustownych restauracji. Stoliki na zewnątrz ulicy. Winko, jedzonko, jest tu naprawdę klimatycznie. Natomiast, co z niesamowitym hitem, do 2010 roku była to najniebezpieczniejsza ulica Funchal. No i przechadzanie się tędy raczej trzeba było traktować jako przygodę ekstremalną. Równocześnie jest to najstarsza część całego Funchal. No właśnie, jest Espada Banana, czyli ta rybka z bananami. Ale akurat o Espadzie cały oddzielny odcinek już wleciał, albo wleci dopiero. Ta ulica oraz Zona Welcha, w zasadzie to jest miejsce, od którego rozpoczęła się cała historia Funchal. No i wyłączenie ich z ruchu miejskiego dla turystów, no ze względów bezpieczeństwa oczywiście, było dość dużą stratą dla miasta. Wszystko zaczęło się zmieniać od 2010 roku, kiedy to mieszkańcy, jak i urząd miasta, po prostu postanowili coś tutaj zmienić, wzięli farby i dali takie publiczne przyzwolenie artystom, żeby tę ulicę pomalować. Bezpośrednio przy ulicy tu znajduje się kolejka teleferiku, ale o niej jeszcze opowiem. Całą tą społeczną inicjatywę nazwano potem Sztuka Otwartych Drzwi. No i co? Miejsce bardzo się ożywiło, no i zaczęło przyciągać turystów. A następnie oczywiście po zamalowaniu wszystkich tych drzwi i ścian, chętnie zaczęto tu otwierać restauracje, bary, jak i kawiarnie. Teraz jak widzicie, jest po prostu pełno. I idąc tą ulicą, zarówno po lewej i po prawej stronie, mija się same stoliki. No i co to dało? Zaledwie w kilka lat najmroczniejsze miejsce tego miasta zamieniło się w najmłodniejsze. Obecnie miejsce to tętni życiem i ciężko jest tutaj przejść wieczorami. Wszystkie te miejsca są wypełnione, wszyscy przychodzą na poncz. Jeśli zamierzacie zwiedzać Funchal, no to oczywiście warto to mocno przemyśleć pod względem logistycznym. Jest to całkiem spory obszar, no i zwiedzenie całego miasta, plus dodatkowo jeszcze dzielnica Monte, na którą pojedziemy też na górę, może zająć sporo czasu. Przyda wam się oczywiście jakiś środek transportu, ja akurat skuterem. Słuchajcie, no około 30 do 40 euro za dzień za taki skuter. A uliczką bezpośrednio doszliśmy na jej sam koniec, gdzie znajduje się Fort Santiago, stary fort portugalski, wybudowany w XVI wieku, którego zadaniem było chronienie wybrzeża Madery przed piratami. Znajdują się tutaj mega stare auta, którymi zresztą możecie się nawet i przejechać, bo jest tutaj restauracja, która oferuje właśnie takie usługi jak przejażdżkę wraz z obiadem i całą otoczkę. Pierwotnie Portugalczycy na początku XVI wieku całkowicie dominowali na szlakach północnego Atlantyku. No i na początku całkowicie nie widzieli nawet sensu budowy tego typu fortyfikacji obronnych. Natomiast w 1566 roku nastąpił atak piratów, którzy zamordowali ogromną ilość mieszkańców tego miasta. Fort został ukończony w 1614 roku i od tej pory przez najbliższe lata skutecznie ochraniał Maderę. Jest piłka i jest strzelec. Piłkarz, tylko czemu nago? Bo w ogóle to z Madery pochodzi Cristiano Ronaldo. No i znajduje się tutaj jego muzeum, jego hotel i jego restauracja. Ale robiliśmy głosowanie na Instagramie, no i w sumie tak średnio chcieliście, by pokazywać odcinek o muzeum, więc tylko wspominam. Kolejne parę minut drogi od fortu i znajduje się tutaj coś takiego jak Teleferico do Funchal, czyli kolejka, którą można wjechać bezpośrednio na wzgórze Monte. Przejazd zajmuje 20 minut, jest to trasa 3 km. Można oczywiście z góry obserwować panoramę całego miasta, jak i wybrzeże. A przy stacji kolejki znajduje się tutaj skatepark. Jest fajnie taki skatepark przy wybrzeżu, jak się zmęczą, to od razu do oceanu. Dodatkowo Funchal wzdłuż całego wybrzeża ciągnie się promenada nadmorska. Spacerowa z miejscami do odpoczynku daje nam chwilę odetchnąć od typowego hałasu miasteczka. Znajduje się tutaj duża ilość basenów wulkanicznych, przy których odpoczywają miejscowi oraz turyści. Można tutaj spokojnie odpocząć, zregenerować siły. Duża ilość kawiarni i restauracji, gdzie serwują naprawdę przepyszne owoce morza oraz lokalne jedzenie. A na wieczory jest to wspaniałe miejsce na spacery. A jeśli jesteście pozbawieni własnego środka transportu, no to możecie zdać się po prostu na autobusy typowo turystyczne, które wożą turystów tutaj po całym mieście i można z ich pokładu po prostu poznać topografię i zwiedzić. Ze względu na to, że Madera jest oczywiście wyspą wiecznej wiosny, bo średnia roczna temperatura to 22 stopnie. Cały czas jest po prostu nie za ciepło, nie za gorąco, tak wiosennie. Jest to idealne miejsce, przez cały rok kwitły tu kwiaty. No i dokładnie tak się dzieje. Dodatkowo ulice poozdabiane są właśnie nimi. Bardzo dużo ilość zieleni. Madera jest ogólnie niesamowicie zieloną wyspą. Wspaniale, właśnie ta zieleń została wkomponowana w architekturę. I jeśli chcecie zwiedzić Funchal, no to zdecydowanie będzie potrzeby na to cały dzień. Jest to całkiem sporej wielkości miasto, a odległości między punktami są też duże. Za chwilkę pojedziemy na dzielnicę Monte, z której rozpościera się piękny widok oczywiście na Starówkę, czyli tu gdzie jesteśmy. Ale jest tam kawałek. Avenue Arriaga to takie miejsce, w zasadzie taki placyk z
bardzo dużą ilością straganów, gdzie możecie zakupić poncz, świeże soki, bolo do kako, czyli te ich bułeczki z masłem czosnkowym albo stekiem, ale również w tym miejscu robią dywany z kwiatów. Piękna portugalska architektura połączona z mega przyrodą i dobrym jedzeniem, no to jest coś, czego możecie właśnie spodziewać się w Funchal. Ale w sumie to chyba tylko w tym mieście na całej Maderze. Reszta akurat miejscowości na wyspie jest bardzo mała. A jeśli chcielibyście się dowiedzieć chociaż troszeczkę, jak wyglądały zabudowania Funchal w XVI wieku, no to między innymi takim przykładem jest katedra, która stoi od tych czasów nietknięta. Od początków kolonizacji wyspy ściany tej katedry zbudowane są z kamienia wulkanicznego, natomiast zadaszenie z drzewa cedrowego. Natomiast teraz pokażę wam coś, czego kompletnie się nie spodziewałem. Polacy mają całkiem spory wpływ na wyspę. Bezpośrednio przed katedrą stoi pomnik Jana Pawła II, upamiętniający wizytę właśnie tu na Maderze, ale jeszcze ciekawsze jest to, że pod kościołem jest kapela, która cały czas gra. A kto poznaje tego pana? No właśnie, Józef Piłsudski przebywał na Maderze od grudnia 30 do marca 31 i dorobił się własnego pomnika. No to ja jeszcze parę tygodni i może też mi zrobią. Dojechałem do górnej stacji kolejki Teleferico. No i co? Kolejka jedzie tutaj 20 minut, ja skuterem dojechałem w 12. Konkretnie znajdujemy się na Monte. Było to kiedyś uznawane za oddzielną jakby dzielnicę tego miasta i wśród miejscowych panowało takie przekonanie, że górne położenie wspaniale wpływa na właściwości zdrowotne. Dlatego budowali się tutaj najbogatsi mieszkańcy. A w dzielnicy Monte jest również co robić. Znajduje się tutaj jeden ogród botaniczny i znajduje się druga stacja kolejki, oddalona od tej 300 metrów, która zawiezie nas jeszcze wyżej do kolejnego ogrodu botanicznego. Motro zdobiłem, za mną znajduje się kolejka, a dokładnie naprzeciwko Tropical Garden Monte Palace. Wejście do ogrodu kosztuje 12,5 euro. No i ponoć około 2 godzin zajmuje tutaj, żeby to wszystko zobaczyć. Czemu 2 godziny? No chyba już wiem. Przy wejściu dostałem dość obszerną mapę całego terenu. Faktycznie jest to duże. Na samym początku mamy muzeum Madery. Jest to muzeum afrykańskie, konkretnie dużo rzeźb z Zimbabwe. Przede wszystkim same rzeźby w drewnie. Ogród zajmuje tutaj całkiem spory obszar, oprócz oczywiście roślin zobaczymy tutaj również wystawy, m.in. jak przed chwilką ta rzeźb, ale również wystawy tematyczne, m.in. minerałów i klejnotów, ponoć unikatowe na skalę świata. Wszystko jest tutaj ponumerowane, bo jest to dość duży obszar, no i też stromy obszar, ale panuje tutaj taki mega fajny klimat. Jest tak chłodno, rzeźko i wilgotno. Dobra, zaraz kolejne jest od razu Muzeum Minerałów. Nie wiem, czy kojarzycie taki serial Big Bang Theory i Sheldona, który mówił, że geologia to nie nauka ponoć. No, ale jest tu się o czym zachwycać. Ja nie mam zielonego pojęcia, co to są za minerały, ale po prostu tutaj całe mnóstwo, na każdej ścianie są pozawieszane na metalowych wspornikach. No i w zasadzie tak na wyciągnięcie ręki można im się bardzo blisko tutaj przyglądać. One są przepiękne. Ogród dzieli się konkretnie na kilka części, m.in. część orientalną, ogród typowo z orchideami oraz część z pałacem. No i jest tutaj jezioro, ale to chyba jeszcze nie to. Sam początek w zasadzie i wchodzicie zaraz na czerwony most, taki rodem z Kyoto, Japonii. No nie spodziewałbym się, że na Maderze będą takie rzeczy. Wszystko to wygląda naprawdę pięknie. Super jest to, że w miejscu tym można po prostu też całkowicie odpocząć od tego upału, który panuje na dole Funchal. No tutaj drzewa zasłaniają całkowicie słońce. Chłodno, przyjemnie. Można połączyć po prostu zwiedzanie z odpoczynkiem. Wchodzimy przez taką małą grotę. No i wchodzimy, moi drodzy, punkt numer 5. Jardin Oriental Garden, czyli ogród orientalny. Ten w stylu japońskim, a i bramy torii tutaj widzę. No na pewno sztuka w połączeniu z maderską zielenią, przyrodą, robi robotę. Coś na wzór armii terakotowej. Ładnie to wszystko wygląda, faktycznie, ślicznie zrobione, ale jakoś tak chyba bardziej wolę typową maderską naturę. Super, że tymi mostkami jest tu tak wszystko połączone. Możecie wychodzić sobie na takie mosteczki, no i widzieć resztę ogrodu, co jest jeszcze przed wami.
Do zobaczenia. No, ale nie chcę się stąd wychodzić. O, monstery. No i tutaj owoce tego widzieliśmy dzisiaj na targu. Topografia tego ogrodu jest w ten sposób, że zaczyna się u góry i schodzimy cały czas w dół. No potem będziemy wchodzić na sam koniec. Tu jest w miarę chłodno do wytrzymania. Cały czas spacerując po ogrodzie mijacie dużą ilość takich mozaik, które przedstawiają różne historie po prostu z okresu Portugalii i Madery. Można przy okazji trochę historii się nauczyć. Ja na razie chodzę takim balkonem tutaj dookoła. Na dole jest pałac z ogrodem. Za chwilkę dopiero tam wejdziemy. Dla spragnionych znajduje się również jakaś kawiarnia, może napić się kawki, piwka. No i jest również punkt widokowy z widokiem na Funchal. Z tym, że w tym momencie panowie reperują tutaj barierki. Dobra, znalazłem jakiś punkcik widokowy. Zobaczymy, jak wygląda. Przechodzimy przez duże ilości pięknej roślinności. I dobra, teraz gdzieś kieruję się w stronę pałacu. Natomiast widzę znowu japońskie zabudowania. A nie, jednak jest pałac u góry. No to tędy. Teraz ścieżką wzdłuż samych kwiatów. Przechodzimy przez takie szklarnie z sadzonkami. No proszę, i znajdują się nawet tutaj te maderskie dąbki Saksal. Już wiem, czemu wszyscy wystają tak za murku, bo tutaj zjeżdżają na wózkach. Kolejna wspaniała atrakcja Funchal. Idziemy tam po ogrodzie. Przechodzimy do góry całkowicie drugą stroną ogrodu. Teraz tak, żeby wejść do pałacu. Zobaczcie tą ścieżkę, jaka piękna. Oczywiście jedna z wielu ścieżek, ale tak, po lewej, po prawej. Palmy, rośliny, kwiaty. Ale to pięknie wygląda. No powiem wam, że jestem pełen podziwu, bo faktycznie Maderczycy, Portugalczycy stworzyli tutaj no niesamowite dzieło sztuki, jakim jest cały ten ogród. Dzieło przyrody. Nie ma tutaj skrawka tego ogrodu, którym by nie można się po prostu zachwycać. Zwierzęta, rośliny, architektura, wszystko tak cudownie w całość. Ja wam po prostu obejdę ten ogród dookoła, sami zobaczycie i ocenicie, jak to wygląda. Tutaj mamy łabędzie, całkiem blisko, no i nawet niektóre z nich śpią. Wyczylowane. Bardzo duża ilość rzeźb i posągów tutaj się znajduje. A tam kaczki śpią, tak? Na wysepce. No dobra, szukamy flamingów. Gdzieś tutaj one były. W jednym ze zbiorników. Tylko w którym? Piękny mały mosteczek. To by była super miejscóweczka na fotki. Oj, ale dalej się nie da dojść, niestety. Gdzie te flamingi? Jak widzicie, dużo starszych osób też przyszło po prostu tutaj odpocząć. Siedzą na ławkach, a można zakupić sobie pina coladę. W ananasie. Teraz przejdziemy pod wodospadem. Nad nami wybudowany taki wiadukt, ale tutaj chłodno, przyjemnie. Aż mam ochotę wskoczyć do tej wody. No tylko te łabędzie by chyba mi na to nie pozwoliły. No dobra, już widzę. Wychodzicie po prostu wyżej i tutaj w kolejnym zbiorniku wodnym są flamingi. Pniemy się w takim razie w górę do wejścia i w sumie wyjścia z ogrodów. Przechodzimy jeszcze raz przez ogród orientalny. Jak nie chcecie pedałować na nogach i wchodzić tutaj do góry, możecie wjechać takim autem za 5 euro. Natomiast ja robię swoje ulubione schody. Wychodzę z ogrodu botanicznego. Obok kolejki, którą wam pokazywałem, jest druga kolejka, która prowadzi do ogrodu Jardim Garden. No i on jest znacznie wyżej. I to jest ogród, który jest całkowicie składający się z roślin z całego świata. Są nawet okazy z Himalajów. Natomiast ja już nie mam dzisiaj na to czasu, bo to kolejne godziny by były. Pokażę wam inną atrakcję. Rzecz oddalona dosłownie jakieś, nie wiem, 200 metrów od ogrodu. Konkretnie od wejścia do ogrodu idzie się w lewą stronę i na rogu. Stoją sanie. No właśnie, tylko sanie przede wszystkim, takie sanie dwuosobowe, kojarzą się z zimą. No bo są jednak z drewna. No i czy widział ktoś sanie, które mogą jeździć po asfalcie? No właśnie na Maderze to jest możliwe i tutaj to robią. Monte Careiros, tak nazywa się stowarzyszenie, które utrzymuje pracowników, świadcząc usługi zjazdu z saniami właśnie po asfalcie, po ulicach Monte Funchal na Maderze. Panowie właśnie przyjechali autem, sanie, które dojechały na dół, przywieźli je tutaj busem, wyładują, no i za chwilkę następni turyści mogą wsiąść i zjechać. Jednoosobowa przejażdżka 25 euro, za dwie osoby 30, a za cztery osoby jest to 45 euro. Rzecz totalnie unikatowa i niespotykana na skalę świata. Po tych krętych uliczkach potrafią jechać z prędkością nawet do 40 km na godzinę. Oni pchają na początku te sanki, a potem się trzymają ich z tyłu. I to wszystko pośród ruchu ulicznego. Oczywiście wszyscy na Maderze znają Caritas, wiedzą, że oni mają pierwszeństwo na drodze. Auta po prostu ustępują. A jak możecie zobaczyć, chętnych jest tu naprawdę, naprawdę sporo. Ta kolejka ciągnie się tam bardzo daleko. Każdy chce się przejechać, poczuć jak dziecko. No i stacja dolna, do której dojeżdżają Careiros.
opuszczają swoje wózki, ładują je od razu na auta, a i wszystkich wywozi w bus do góry, no i znowu jadą. W sumie to taką robotę mają trochę w formie zabawy. Ja się chciałem przejechać, ale moi drodzy, kolejka na oczekiwanie, żeby przejechać się wózkiem 1,5 godziny. No niestety tyle nie mam, a dzisiaj wieczorem już wylot z Madery, czego bardzo, ale to bardzo żałuję. Mam nadzieję, że seria z tej wyspy Wam się podoba, jeżeli tak, zostawcie łapę do góry i docencie kanał subskrypcją. Będzie takich odcinków więcej, zapraszam Was również na Instagrama, Kamil Travel, z niego wszystko na bieżąco wlatywało. Trzymajcie się, do usłyszenia, piona i cześć!